urodziłem się we Wrocławiu 13 stycznia 1964 roku i tu ukończyłem szkołę. Swoją działalność rozpocząłem w SW w 82. W manifestacjach brałem udział, w mszach za ojczyznę. Każdego miesiąca 13 spotykaliśmy się w katedrze i na Alei Pracy i u księdza Orzechowskiego. Po 82 już nie wróciłem, zostałem zatrzymany tam i przebywałem w areszcie. Odpowiadałem z artykułu 273, czy na napaść na funkcjonariusza. Tam zostałem pobity. 31 sierpnia byłem zatrzymany na tej największej manifestacji, która się odbyła we Wrocławiu. I o godzinie 17 zostałem zatrzymany i przewieziony na komendę wojewódzką MO, na Łąkową. No jak nas przywieźli, to nawieźli tam na taką salę wielką, w świetlicę. No i tam było, aż do rana siedzieliśmy. Za samo nawet pójście teraz mi się przypomniało do toalety. Robili nam ścieżki zdrowia. Po 10 osób nas po schodach puszczali i na każdym schodku stali i kazali nam biec. I tak w kółko biegaliśmy i okładali nas pałami. I później nas przewozili do aresztu, znaczy na dołek. Tam nas siedziało chyba tak z 10 w takiej celi ciemnej, no i bez możliwości skorzystania z toalety. Tak było chyba przez jakiś czas, nawet jak nas przywozili do aresztu śledczego, to tak samo było bicie. Jak wysiadaliśmy z tej więźniarki, jak nas przywozili do aresztu śledczego, bo byliśmy najpierw na Łąkowej, a później nas tam przewozili. I też nas później okładali tymi pałami. I w grudniu moją sprawę chyba umorzono i przeszedłem na rentę w 83 roku, względu na pobicie. W Solidarności Walczącej zajmowałem się też kolportażem. Odbierałem Zielińskiego, to zaproponowała mi Hania. I był przerzut gazetek z mieszkania do mieszkania. No i także jeździłem do Lubinia. Też tamtąd odbieraliśmy od jaszczów gazetki. A później jeździłem do Lublina, no i cały ten szereg był udział w manifestacjach. 31 i 13 i tu na Bujwida i w 84 uczestniczyłem tak samo w głodówce w Krakowie Bieżanowej, która była pani Ania Walentynowicz organizatorem i kapelanem był ksiądz Adolf Ojnacki. No w głodówce brał taki znajomy Władek Fus, Bożena Słupska, no już parę nazwisk już nie pamiętam, ale to już ci ludzie poodchodzili. No jeździliśmy później tam do księdza Chojnackiego na takie spotkania, już jak się ta głodówka rozwiązała. Nawet tam byliśmy zatrzymani, w Juszczynie, znaczy w Makowie Podhalańskim nas zatrzymali. Za nią Walentynowicz siedzieliśmy w Suchej Biskickiej w areszcie. Kiedyś byłem zatrzymany, no to już mi zapewniono, że pozbawią mnie życia, bo była msza i po mszy grupa z Wałbrzycha została zatrzymana. No i poszedłem na te kolegium, które było. Ktoś podszedł i powiedział, żebym się lepiej stąd oddalił. No to wsiadłem do taksówki, ale to tak nic nie dało, bo zajechali tą swoją myską i wyciągnęli mnie. Parę razy tam dostałem po twarzy i zapewnili mnie, że mnie tak załatwią, że już mi żaden ksiądz nie pomoże. No i tak to cały czas trwało, do 89 roku. I po 80 też brałem udział w manifestacji organizowaną przez Solidarność Walczącą. Przeciwkowałem się Bolek do Moskwy. Co miesiąc pod zegarem się spotykaliśmy. Jeszcze były te wcześniejsze z Jaruzelskim. W tej głodówce bieżanowskiej jeszcze jak jeździliśmy, to Maciek brał udział tak samo. Jeździł Iwona z mamą, z Mirką. Kondratowicz. No jeszcze było tam Bogdan Ho, teraz mi się przypomniał kluba, on chyba w Polarze pracował, ale już zmarł. No i Władek Fus. No i tak po tej głodówce, ja 3 dni głodowałem względu na to, tak króciutko, bo chorowałem trochę, miałem chorobę wrzodową. Nie chciałem sobie ryzykować. Jak ta głodówka się rozwiązała, to odwiedzaliśmy księdza Chojnackiego. Został chyba przeniesiony do Makowa Podhalańskiego. No i tam byliśmy zatrzymani i przewiezieni. I pamiętam, nawet miałem te gazetki nasze z USW i znaczki Wolni Solidarni. To trochę śmieszna sytuacja nastała, bo tam dziura była w tej miejsce i
każdy pchał, żeby nie mieć przy sobie tego. No ale tam chyba miałem kolegium. No i tutaj we Wrocławiu tak samo w tym mszę u Adama Wiktora o 20, czy o 13 tam były, a u księdza Grzechowskiego były co czwartek no, o 20, a chodziliśmy i do katedry każdego miesiąca 13. Kornela Morawieckiego poznałem na spotkaniu w mieszkaniu. Już nie pamiętam, w 80 roku. Tu przy Alei Pracy, takiej chyba to była ta znajoma z duch poselstwa. Tam się spotkaliśmy i było na spotkaniu Władek, Fus i Bożena i Irena. Parę osób było już. A ogólnie to współpracowałem z Hanią Karnik. Mogę powiedzieć tyle, no dopiero po 2015 Mateusz wszedł tam do rządu i przywrócono tym ludziom ten szacunek po 2015. Mamy te legitymacje i uprawnienia kombatanckie. Gdyby była jeszcze taka sama sytuacja, jak była w stanie wojennym, bez wahania podjąłbym tę swoją działalność, taką samą jak wcześniej. Bo to było dla mnie najważniejsze. Tak jak było na transparencie Kornela. Wiara i niepodległość.